Ale w to, drodzy Państwo, chyba nie uwierzycie, gdy Wam już za chwilę powiem, w jakich warunkach przebywa w areszcie pan Wąsik w przytułach starych. Autorem tego prasowego komunikatu jest Zbyszek Stonoga. To on donosi, w jakich warunkach, naprawdę warunkach więziennych, karę odbywa pan Wąsik. Ja pozwoliłem sobie do Zbyszka Stonogi zadzwonić. Zbyszek potwierdza, że tak rzeczywiście jest. Ja z tym, drodzy Państwo, polemizować nie zamierzam. Skąd Zbyszek ma te informacje, nie będę akurat w te szczegóły się wikłał. Jeśli jest to prawda, co Zbyszek napisał, no to podejrzewam, że w tym więzieniu, gdy się więźniowie dowiedzą, dojdzie do buntu, a opinia publiczna będzie po prostu oburzona. Także Zbyszek Stonoga potwierdza, że w takich warunkach przebywa w więzieniu w przytułach starych pan Wąsik. Decyzją dyrektora zdemontowano ze świetlicy 42-calowy telewizor i zainstalowano go w pokoju, czyli celi Wąsika. Następnie specjalny, trzeci oddziałowy, normalnie jest ich dwóch, na zmiany przebywają w celi z Wąsikiem. Następnie, w dacie przyjęcia do zakładu karnego Wąsik otrzymał paczkę żywnościową. Normalny więzień musi na nią czekać nawet 2 tygodnie. Kolejna sprawa. Jeden z oddziałowych przekazał do użytku Wąsikowi czajnik przeznaczony do użytku funkcjonariuszy. Kolejna sprawa. Wąsik ma odwiedziny każdego dnia. Normalny skazaniec 2 razy w miesiącu plus ewentualne widzenie, jeśli jest ojcem dziecka poniżej 15 roku życia. Kolejny punkt. Skazany Wąsik stoi przy aparacie telefonicznym do 5 godzin dziennie. Inny skazany może 10 minut raz w tygodniu z wyłączeniem rozmów z adwokatem czy pełnomocnikiem. Ale i tak technicznie maksymalnie 60 minut, bo paraliżuje to prawo innych osadzonych do telefonu. I w ostatnim punkcie Stonoga informuje także, że Wąsik otrzymuje catering z zewnątrz, ale już podobno w tej chwili po rozmowie ze Zbyszkiem Stonogą dowiedziałem się, że dostawy żywności z zewnątrz dla Wąsika zostały wstrzymane. Nie wiem, drodzy Państwo, bo Kamiński, z tego co wiadomo, podjął głodówkę. Wąsik prawdopodobnie chyba w tych pierwszych dniach także, ale w tej chwili, z tego co mówi Zbyszek Stonoga, tak w więzieniu prosperuje sobie pan Wąsik. Powiedzmy od razu, że w pisowskim więzieniu. Piszcie Państwo, co o tym sądzicie, a z mojej strony to już wszystko. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie.